Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Cześć Boże. Kiedy kogoś się prosi, ale tak naprawdę z serca, wiąże się to z koniecznością odsłonięcia pragnień, tego co się przeżywa, za czym się tęskni, o czym się myśli. Takie naprawdę głębokie proszenie wiąże się z głębokim odsłonięciem serca. Dzisiaj słowo jest o tym, żeby prosić Jezusa, żeby prosić Jego Ojca przez Jezusa, to znaczy odsłaniać przed Bogiem serce ze wszystkimi zakamarkami, w których skryte są nasze pragnienia, potrzeby. Jezus mówi, że o cokolwiek byśmy prosili, dostaniemy. Nie sądzę, żeby to działało tak, że powiem, daj mi Panie nowego Porszaka, to od razu pojawi się pod moim domem. Sądzę, że polega to na tym, że mówiąc Bogu o naszych prośbach, potrzebach, one się jakoś oczyszczają. I wtedy też lepiej wiemy, o co prosić. Ale też Pan Bóg myślę, że ma naprawdę ciekawe sposoby na zaspokojenie różnych naszych potrzeb, jeśli tylko będziemy z Nim współdziałać. Zachęcam Cię, otwórz przed Nim dzisiaj swoje serce. Opowiedz Mu o Twoich pragnieniach, nawet jeśli byłyby najbardziej dziwne, nieziemskie. Opowiedz Mu o nich i proś. Ojcze, proszę, spełnij moje pragnienia. Pomóż mi je nakarmić w taki sposób, który naprawdę przyniesie nasycenie. A niekoniecznie tylko według mojego sposobu, który może być taki bardzo płytki, krótkowzroczny. No. Prosić Ojca, czyli odsłaniać przed Nim serce. Ja wierzę i sam tego doświadczam, że Bóg zaspokaja potrzeby różne, choć nie zawsze od razu, nie zawsze tak, jakbym chciał, ale jednak to robi. Dlatego warto Bogu opowiadać o swoich potrzebach. Pozdrawiam.